To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym problemie, o problemie, który dotyka naprawdę wiele osób w naszym kraju. I właściwie trzeba powiedzieć sobie jasno, że nie jest to jakiś defekt kosmetyczny, nie jest to jakiś problem z wyglądem, jest to po prostu choroba. Czyli porozmawiamy o chorobie otyłościowej. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj profesor Mariusz Wyleżą, chirurg bariatra, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Y Trzeba też na początku wytłumaczyć, bo jesteśmy jednak w strojach sportowych. Stoją nasze e, rowery, którymi e, przyjechaliśmy do studia. E, chciałam Państwu tylko powiedzieć, że niezależnie od tego, ile mamy lat, e, ile ważymy, e, to fajnie jest być po prostu sprawnym fizycznie, a rower jest naprawdę super. Warto jeździć chociażby do pracy. Polecamy. <śledzimy> <toczyny> tak, polecamy, dokładnie. No ale wracając e, do naszego tematu, czyli do. Otyłości. No właśnie, Panie Profesorze, otyłość jest chorobą. Co się dzieje w organizmie człowieka chorującego na otyłość? Kiedy pani redaktor mówi podkreśliła tak, te słowa, otyłość jest chorobą, ja zawsze się zastanawiam, ile osób, które nawet tak mówią, wierzą w rzeczywistości w to, że to jest choroba? Bo mam czasami wrażenie, że nawet część lekarzy zajmujących się leczeniem chorych na otyłość, którzy wielokrotnie podkreślają, to, że otyłość jest chorobą, to chyba tak w sercu nie że wątpią w to. Myślę, że cały problem bierze się stąd, że my się koncentrujemy na podstawowym objawie tej choroby, mianowicie otyłości jako takiej. Tak, nawet jeżeli sięgniemy do definicji powszechnie stosowanej, zaproponowanej przez Międzynarodową Organizację Zdrowia, czyli że otyłość jest to nadmierne nagromadzenie, tam tłuszczu, prawda? W organizmie to w ogóle fatalnie brzmi, generalnie rzecz biorąc, tak? To jest to objaw. Czyli de facto mówimy, nie używam tych słów, mówimy grubość, tak? Można mm -hmm. powiedzieć, prawda? Nie używam tych słów, bo one są stygmatyzujące, dyskryminujące. Tak, tych w ogóle nie powinniśmy w dzisiejszych czasach stosować. Natomiast powinniśmy zacząć myśleć o tej chorobie nie o jak podstawowym objawie, a o wszelkiego rodzaju przyczynach, które prowadzą do tej choroby. No czyli, czyli, czyli wiemy na przykład z badań naukowych w chwili obecnej, że u osób, u których dochodzi do nadmiernego nagromadzenia tłuszczu, w organizmie. U podłoża tego zaburzenia leżą leży nieprawidłowa regulacja, czy tam nieprawidłowa homeostaza energetyczna organizmu, tak? Czyli nieprawidłowa mm -hmm. regulacja równowagi energetycznej organizmu. To, że my żyjemy, to jest to zawdzięczamy homeostazie, czyli równowadze, czyli mechanizmom mm -hmm. samoregulującym w naszym organizmie. Czegoś jest za dużo, czujniki w naszym organizmie to wychwytują, receptory, mhm. tak, zmniejszają wydzielanie czegoś, i od razu to coś, że tak to określę, spada i mieści się w jakichś tam widełkach, mhm. prawda, co pozwala nam żyć. Generalnie cała homeostaża w trakcie naszego życia opiera się na homeostazie, na, na sprzężeniu zwrotnym ujemnym, tak, czyli za dużo mhm. prowadzi do spadku. Są tylko dwie sytuacje, kiedy mamy do czynienia ze sprzężeniem mm -hmm. zwrotnym dodatnim. To jest z tego, co ja wiem w fizjologii, to jest poród i śmierć. Jak zaczyna się poród, to on się już musi skończyć, czyli no wszystkie tak. mechanizmy, które, tak, jak zaczyna się proces umierania, to on też się niestety kończy, tak? Mm -hmm. W chorobie otyłościowej mamy właśnie tą patologię, że nie pojawia się to sprzężenie zwrotne ujemne. Organizm nie jest w stanie wyczuć, że ma nadmiar energii zgromadzony i nie doprowadza do mechanizmów, które by zahamowały gromadzenie tej energii, nie, nie doprowadza do mechanizmów, które by zużyły tą energię, tylko ona niejako cały czas, prawda, nakręcamy ten proces, mhm. tak? Doprowadzamy do sytuacji, mamy tyle tkanki tłuszczowej, że, że wystarczy nam tego magazynu energii na jakiś czas, Taki zgodny, powiedzmy, z naszą fizjologią, a no organizm nie zatrzymuje tego procesu, tylko idzie dalej, idzie dalej, idzie dalej. Mm -hmm. Oczywiście w dużym stopniu to się opiera na zaburzeniach w regulacji spożycia pokarmów. No tak, powiedzieliby co po niektórzy, ci ludzie bardzo dużo jedzą, więc są o tyli. Jednym z, jednym z moich takich ulubionych y y stwierdzeń. To jest odwrócenie tych słów. Mianowicie, często właśnie słyszymy, że ktoś choruje na otyłość, bo je za dużo. A ja mówię, ktoś je za dużo, ponieważ choruje na otyłość. Czyli co mam na myśli, to to, że najpierw są zaburzenia regulacji spożycia pokarmów, a w ślad za tym idzie dopiero nadmierne nagromadzenie tłuszczu. Generalnie rzecz biorąc, nasz będzie, mam nadzieję, oglądał dosyć szerokie grono odbiorców. I chodzi mi o szerokie pod względem, jakby wykształcenia, tak, prawda? Mm -hmm. No ale może i liczebności. A wykształcenia wieku to myślę, że można by było, myślę tak, powiedzieć, że nasza wiedza na temat przyczyn rozwoju choroby otyłościowej jest nadal bardzo, bardzo skromna. Mm -hmm. My nie wiemy, dlaczego konkretnie u danej osoby dochodzi do rozwoju choroby otyłościowej. Ale zgodzi się pani redaktor ze mną, że mhm. na moim miejscu na pewno niejednokrotnie siedzieli tutaj wybitni onkolodzy. Tak. I jeżeli pani by któregokolwiek z nich zapytała, panie profesorze, dlaczego u tego, u tego konkretnego chorego doszło do rozwoju raka czustki? to tenże wybitny onkolog wygłosi wiele teorii ale nie powie pani pewny nie będzie dlaczego konkretnie u tej u osoby tego człowieka. prawda Ta. czyli my mamy dosyć podobną sytuację w chorobie otyłościowej nie jesteśmy w stanie określić dlaczego u danego konkretnego chorego doszło do rozwoju tej choroby dlaczego ten organizm zachowuje się w ten sposób że gromadzi nadmiar tkanki tłuszczowej mhm. względem potrzeb energetycznych i ten proces się nie kończy, tylko trwa nadal, czyli nie pojawia się ta e, sprzężenie zwrotne ujemne się nie pojawia, tylko patologiczne sprzężenie zwrotne dodatnie. Natomiast wiemy już na pewno z badań naukowych, że u chorych chorujących na otyłość przykładowo obserwujemy brak poposiłkowego wydzielania GLP-1. GLP-1 to jest od razu mm -hmm. muszę dodać, to jest taka tak. cząsteczka malutka, nieduża. Wydziela się w komórkach gdzie się znajdujących w ścianie jelita cienkiego. Mm -hmm. Pod czego? Pod spożytych pokarmów, co ona robi? Płynie do naszego mózgu i mówi dziękuję. Najadłeś się, możesz ten talerz odsunąć. To nie mózg decyduje o tym, mm -hmm. że rękami odsuwamy ten talerz, bo, bo nam się wydaje nam się wydaje, że my mówimy sobie, no nie tak. wystarczy. Podjąłem taką decyzję. Nieprawda. Za nas tą decyzję podjęło GLP-1. Wierzcie mi państwo, mm. tak jest. Nawet jakby się państwu wydawało inaczej. A, owszem, my możemy modulować nasze zachowania. No właśnie, bo jednak... Prawda? To no... podobnie, przepraszam, jak z seksem. No, nie wszędzie będziemy, powiedzmy, prokreację czynili. tak? Muszą być odpowiednie warunki. Tak? No. No może to jest natu, naturalna rzecz w naszym życiu. Podobnie jest z jedzeniem. Możemy modulować nasze zachowania, ale nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się w sposób taki, bym powiedział, ciągły i ostateczny tak. temu, jak grają nasze hormony regulujące spożycie pokarmów. Wiemy przykładowo, ja podkreślam mhm. słowo w tej swoich wypowiedziach, przykładowo, dlatego, bo to nie chciałbym, żeby to było odbierane, jak prawda objawiona, że tak jest u wszystkich, tak? Może być u każdego trochę inaczej. Tak, dokładnie. Myślę, mhm. że przyczyn rozwoju choroby otyłościowej może być bardzo, bardzo wiele bo wiemy przecież o roli na przykład bakterii jelitowych w chwili obecnej, prawda? Mm -hmm. Wiemy o, o, o roli neuroprzekaźników w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, tak? Ale dam drugi przykład. Grelina. Kolejny hormon, mm -hmm. tym razem wydzielany przez y, komórki znajdujące się w ścianie naszego żołądka, wstrzykują nam tą grelinę do krwi. Ta grelina płynie do naszego mózgu. <laughs> Gdzie jest najbliższa lodówka? Muszę zjeść, prawda? No, jaka... Nie obronimy się. Nie obronimy się. Skąd to wiemy? Wiemy to z badań przeprowadzonych w ramach chirurgii bariatrycznej. To mm -hmm. muszę powiedzieć nikt inny, ale mm, mm, chirurdzy bariatrzy tak naprawdę zwrócili uwagę na y, te fizjologiczne mechanizmy regulacji spożycia pokarmów, na zachowanie hormonów. Jelitowych. My nazywamy ich hormonami osi mózgowo-jelitowej, prawda? Mhm. A czasami nawet na kanwie tego mówimy o tym, że mamy mózg i mały mózg, którym są niby te wszystkie jelita i tak. procesy. Ja mówię, że to jest odwrotnie. Tu jest nasz duży mózg, a tu jest ten mały Naprawdę? mózg. Naprawdę. Tu jest punkt decyzyjny, a tutaj tylko modulacja. Nikt się nie obroni przed greliną. Wstrzykujemy sobie grelinę. Czy komukolwiek zjemy. Nie ukrywam, że ja mam olbrzymi problem z tym, jak wytłumaczyć chorym, znaczy osobom niechorującym na otyłość, to jest jakby można powiedzieć, prawie że jakby powrót do początku, do pytania, pani redaktor, mm -hmm. tak? Jak wytłumaczyć, jak dotrzeć do osób niechorujących na otyłość że osoby które chorują na otyłość nie mają wpływu na tą chorobę. A wręcz często jest tak, że im więcej podejmują starań tym czasami sobie bardziej szkodzą. To też wiemy, tak, w chwili obecnej z badań naukowych, że to nie jest działanie, jak to dotychczas opisywaliśmy, nieskuteczne bądź nietrwałe, a przeciwskuteczne, czyli prowadzące do postępu choroby otyłościowej wszelkiego rodzaju diety. A już na pewno diety wynalazki, prawda? Czy jakieś eksperymenty Czyli od diet można tak naprawdę koniec końców jeszcze utyć. Poprawnie powinno to brzmieć w ten sposób, że diety mogą się przyczynić do dalszego postępu choroby otyłościowej, czy do dalszego rozwoju choroby otyłościowej. Tak, w wyniku czego? W wyniku negatywnego wpływu na neurohormonalną regulację spożycia pokarmów. Wiemy to od 10 lat, ponad 10 lat wiemy z badania opublikowanego, wyniki były w New England Journal of Medicine, że każda dieta, ograniczenie dowozu energii, doprowadzi do zmniejszonego wydzielania GLP-1. I to nie tylko w okresie stosowania tej diety, ale również po zaprzestaniu tej diety Badanie było prowadzone do roku, czyli mamy taką sytuację, proszę sobie wyobrazić. Mm -hmm. Ja tam już szczegółów dokładnie nie pamiętam, ale to mniej więcej było tak, że ograniczony dowóz energii, powiedzmy tak. 8 tygodni, no to wiadomo wówczas, że GLP1 spada, wydzielanie poposiłkowe, no bo nie jemy, no to w mniejszym stopniu, prawda, pobudzamy to. Tak. Potem jest zaprzestanie stosowania diety i obserwacja tych chorych przez rok. I co się okazuje, po roku, pomimo niestosowania diety, wydzielanie GLP1, po posiłkowe wydzielanie GLP1 mniejsze aniżeli przed rozpoczęciem diety. Czyli efekt końcowy tej diety jest taki, że zaburzamy regulację spożycia pokarmów w zakresie chociażby wydzielania GLP1, ale były tam badane również i inne hormony wpływające na regulację spożycia pokarmów. Ale jak ja często mówię, nawet gdybyśmy nie mieli wyników mhm. tych badań, się wsłuchali w to, co chorzy mówią, tak. w to, co mówi nasze otoczenie. No, Miałam ślub koleżanki. Taką fajną kieckę miałam, i tam 6 kg się chciałam odchudzić, prawda? Super, udało się. No a teraz niech pan patrzy. Waży 20 kg więcej. Takie scenariusze są non-stop. No, no i popularne, że tak powiem, pisma kolorowe napiszą o efekcie jojo. Nie, no to jest w ogóle już uważam, jedna z największych katastrof. W ogóle proszę, proszę. Panią redaktor, proszę państwa, nie używajmy tego określenia. To jest określenie, ja zgadzam, które, ta, które które pochodzi od zabawki. Wszyscy ją znamy, tak? Czyli spadki i wzloty. Tak. Tylko w tej zabawce to kółeczko nigdy nie kręci się wyżej, aniżeli punkt, od którego go puściliśmy. Prawda? Tak, a, a tutaj mamy waga? sytuację taką, że zawsze ta waga idzie wyżej. Czyli po pierwsze, nie jest to trafne porównanie. Po drugie, nie powinniśmy tak dramatycznej sytuacji, jak dalszego postępu choroby otyłościowej, przyrównywać do zabawki dziecięcej. No Bo to jest jedna z form, jeden z przejawów lekceważenia tej choroby, jeden z przejawów dyskryminowania również chorych na otyłość. Nikt nie mówi o tym, trudno mi sobie weźle, o patrz i tam znowu mu taki fajny gus urósł. No nie. Nie? nie? Tak, nie mówimy, tak? tak? Nie. To, że ktoś przestał chodzić, ma to wielką mówi, ranę, albo... boże, on ma, słuchaj, nawrót tego raka, ma przerzuty, prawda? Tak. Jak mu możemy pomóc? A tu mówimy, no widzisz, znowu się upasł. Tak. Tak, tak, przestał. On znowu przestał y, to panować jest, nad sobą. To jest, myślę, największym problemem jest to, że nasz mózg funkcjonuje w ten sposób, że nie dopuszcza takiej możliwości, że spożycie pokarmów podlega mechanizmom e, takim samym fizjologicznym, prawda, czy w ogóle równowaga mm -hmm. energetyczna, takim samym fizjologicznym mechanizmom, jak wszystkie inne. Ja ze studentami, jak y, mam zajęcia. Jednym z ulubionych moich przykładów jest kwestia regulacji chociażby stężenia sodu. Tak? Mhm. Każdy aktor, każdy z państwa, tak. jednym z podstawowych badań jest oznaczenie sodu, elektrolity, tak, sód, tak. potas, sód. Czy robicie coś państwo, żeby wynik wam wyszedł prawidłowy? Nie. Nie. Po prostu Patrzymy działa, to tak, to się nazywa homeostaza, działa. Nikt nie mówi nikomu, jedz mniej soli, jedz więcej soli, a nawet jeżeli tam w przypadku zaleceń dotyczących choroby nadciśnieniowej takie są zalecenia, to to się bardzo rzadko zdarza, żeby to spełniać, te zalecenia, prawda? Ale, to inna sprawa. A poza tym, mhm. jak policzyć to wszystko, tak? Natomiast jest choroba, która prowadzi zaburzenia hormonalne, które prowadzą do nadmiaru ilości soli w organizmie, sodu w organizmie, zespół Kona. I wówczas nikt nie oczekuje od tych chorych samowyleczenia. Tylko oferuje im się leki, a jak trzeba, to oferuje im się leczenie chirurgiczne. A czego doświadczają osoby chorujące na otyłość? Doświadczają cały czas powszechnego oczekiwania od swojego otoczenia, od swoich najbliższych, od przyjaciół z pracy, od współpracowników, tak Właśnie za siebie. Ogarnij się, oczekują tak. samowyleczenia. Jest powszechne oczekiwanie samowyleczenia, a do samowyleczenia, proszę Państwa, nie dojdzie. Nie, nie dojdzie. Nie. I y, y, człowiek ma po prostu y, serdecznie dość po jakimś czasie, kiedy, y, kiedy po prostu y, coś zadziała na chwilę. Później jest jeszcze gorzej. Dokładnie tak, jak pan profesor mówi. Po prostu jest, jest kolejny etap tej choroby, i kolejny, i, i ciągle gdzieś tam to wszystko idzie do góry, w złą stronę. Nie ulega wątpliwości, że nasze życie zależy od dowozu energii, prawda? No, musimy jeść. Jedynym źródłem energii dla naszego organizmu jest spożywany pokarm. Proszę zwrócić uwagę. Że to nie tylko jest źródło energii, ale również źródło substratów, czyli wszystkich tych składowych, które budują nasz organizm. Mhm. Tam jest białko, tam są węglowodany, tam są tłuszcze, tam są wszelkiego rodzaju witaminy, tam są wszelkiego tak. rodzaju mikroelementy, żelazo, miedź, wapń i tak dalej, i tak dalej. Nieprawdopodobną rzeczą jest cud, jakim jest, że to wszystko gra. No tak. Jakbyśmy się tak naprawdę nad tym zastanowili, proszę zwrócić uwagę, tak? Żeby była stabilna masa ciała, to musi być dostarczona odpowiednia ilość energii, ale jednocześnie nie może być niedoborów żywieniowych, czyli jeszcze ta energia musi zostać dostarczona do naszego organizmu w odpowiednim, można powiedzieć, składzie, tak? No tak. Co się dzieje? Jak działa prawidłowo funkcjonujący organizm? Działa w ten sposób. Wróciłem z pracy. Miałem ciężki dzień, t -t -t taki, taki Armagedon, jak dzisiaj, 40 stopni, prawda? <ścoughs> o, w ogóle jakaś gechenna, to po prostu tak. jest niewyobrażalna. Człowiek męcz, zmęczony, spocony. Jak spocony, to stracił dużo sodu wspominanego tak. przeze mnie trzeba go wyrównać. Wracam do domu i mówię do żony: "Kochanie, słuchaj, w zeszłym tygodniu miałeś takie wspaniałe ogórki małosolne. Mm -hmm. Masz może jeszcze je? Chętnie bym je zjadł, mam taką ochotę. Tak działa nasz organizm, tak?" Moja żona, która w okresie narzeczeństwa nie mogła się na mnie patrzeć, jak ja jem tatar. Zwykły mm -hmm. tatar to w okresie, w okresie ciąży, kiedy tam zagrożenie miało rozwojem anemii, to zjadła więcej Tatarów niż ja przez całe życie zjadłem, <laughs> prawda? Gdzieś ten mózg podpowiedział, że tam jest po prostu żelazo, że tam jest to, co. I wszyscy... I wszyscy wiemy, że tak to wygląda, prawda? Że tak to działa. Ile razy właśnie my to musimy jeszcze wkomponować, wszystko w nasze oczekiwania, bym powiedział, poprawności tak, zachowania pod względem społecznym, prawda? Tak. Nie mogę powiedzieć, słuchajcie, tak się już tam, powiedzmy, urobiłem dzisiaj, prawda, cały jestem spocony. Nie mówimy tak, ile sodu dzisiaj straciłem, muszę go wyrównać, prawda? No nie, nie, nie. Tak się nie mówi. Tak, posól mi, mi więcej, słuchaj, bo to w ogóle nie ma smaku, na przykład. Prawda? Mhm. Jest to... I to jest tak. Jesteśmy zdrowi? To to gra. Jak przestaje grać, zaczynamy chorować. Mhm. I to jest, cho zaczynamy chorować w ten sposób, że nie dochodzi do sprzężenia zwrotnego ujemnego w zakresie regulacji spożycia pokarmu, w zakresie gromadzenia energii. Prawda? Pojawia się to patologiczne sprzężenie zwrotne dodatnie, czyli mamy 10 kg tłuszczu, które by nam wystarczyło, organizm tego nie zatrzymuje. Gromadzi dalej, gromadzi dalej, gromadzi dalej. Jedynym sposobem, żeby to przerwać, to jest leczenie, bo to jest medycyna, tak? Mhm. Postęp w tym zakresie jest gigantyczny. Dysponujemy nowoczesnymi lekami, od wielu lat dysponujemy chirurgią bariatryczną, jesteśmy w stanie. Myślę, tak, może nie chciałbym, żeby to zbyt górnoletnie zabrzmiało, ale mamy tu dowody naukowe: uratować życie i zdrowie wielu osób chorujących na otyłość pod jednym warunkiem, że ta choroba zostanie dostrzeżona. No właśnie, ale panie profesorze, to wszystko pięknie brzmi. Umiecie państwo leczyć chorobę otyłościową, wiecie co robić, bo bariatria, bo farmakologia. No, ale tak naprawdę, jak ktoś, kto choruje na otyłość, właśnie nas ogląda, to myśli sobie tak. Ja bardzo przepraszam, ale gdzie są ci lekarze, którzy leczą otyłość? Co ja mam w ogóle zrobić, i Jasne. od czego w ogóle zacząć? Znaczy, się, tak, po pierwsze, myślę, że bardzo. Dynamicznie zmienia się spojrzenie na chorobę otyłościową wśród moich koleżanek i kolegów lekarzy, podobnie jak i innych profesjonalistów medycznych. Ja to, że dotychczas choroba otyłościowa była niedostrzegana przez lekarzy, usprawiedliwiam, i, I rozumiem poniekąd. Mnie łatwo było powiedzieć, ponieważ ja, jako chirurg bariatra, kiedy zgłaszał się do mnie chory chorujący na otyłość, otyłość olbrzymią, ja miałem proste rozwiązanie. Operacja. Miałem przede wszystkim to rozwiązanie. No. Problem pojawiał się w momencie, kiedy zgłaszał się do mnie chory, któremu. E, nie mogłem zaproponować operacji, bo nie spełniał kryteriów kwalifikacyjnych, ponieważ mhm. stopień zaawansowania choroby otyłościowej był, można powiedzieć, za niski, tak, za mały. Mhm. I ten chory, czy chora, pytał mnie się, no to co ja mam ze sobą zrobić? Utyć. To było jedno z rozwiązań patologiczne. Bardzo. Prawda? Mhm. Ale niektórzy chorzy zesperowani, mówili, to co, mam przytyć? Wrócę do pana za miesiąc, będę ważyła 5 kg więcej. Nie ma problemu, prawda? Wszyscy mhm. wiemy, że to nie jest problemem. Ale idąc w takim powiedziałbym pożądanym kierunku, no to powiedzmy sobie szczerze, że nie miałem żadnego rozwiązania. W związku z czym nie, nie mogę krytykować swojej koleżanki i kolegów, którzy też takiego rozwiązania nie mieli, bo proszę spojrzeć na to, że my jeszcze mhm. całkiem niedawno nie mieliśmy żadnych leków przeciwotyłościowych, żadnych. Nie mieliśmy żadnej oferty realnej pomocy farmakologicznej dla chorych, chorujących na otyłość. W związku, w, związku, tak, w związku z czym, w związku z czym tak naprawdę wszyscy robiliśmy dokładnie to samo. Czyli mówiliśmy choremu, bo tak nam się wydawało, tak jest mniej, ruszaj się więcej, ogarnij się, dbaj o siebie, prawda i tak dalej, Ale ten etap medycyny się skończył. W chwili obecnej jesteśmy w stanie zaoferować chorym również pomoc farmakologiczną, a to jest dla kogoś takiego jak ja, kto się zajmuje leczeniem chorych na otyłość. To jest tak olbrzymi przełom. Tak olbrzymi przełom, proszę Państwa, że to jest aż, nie wiem, powiedziałbym tak, że to jest, jak mówię o tym, to aż czasami tak nie wierzę, że to się stało, prawda? Trudno mi jest, powiedzmy, jakby do niedociera nadal do mnie, po prostu muszę cały czas się, powiem tak, szczypać. Oczywiście <laughs> jest taka możliwość, prawda? Nie musisz wszystkich zoperować, możesz dać leki, tak? To mhm. jest rzecz nie, nie, niesamowita. Oczywiście my mówimy tutaj o pewnego rodzaju jaskółkach, tak? Mhm. To nie jest sytuacja taka jak na przykład w przypadku chociażby kardiologii, gdzie dysponujemy w przypadku choroby nadciśnieniowej kilkudziesięcioma, jeżeli nie tak. kilkuset, preparatami, które możemy dobrać, mieszać ze sobą, prawda? Dobierać tak, ażeby dla danego chorego było to najlepsze postępowanie i najbezpieczniejsze. My, my mówimy o pewnego rodzaju jaskółkach ale te jaskółki naprawdę wiosnę czynią. One całkowicie odmieniły rzeczywistość. No właśnie, co to, co to są za leki? Znaczy się, ja jako chirurg jestem, myślę, znaczy, znaczy, tak, nie wiem na ile możemy sobie pozwolić, żeby wchodzić w szczegóły, ponieważ no, żeby nie być posądzony znaczy, na przed, promocji, tak? tak? Tak, przede wszystkim e... jest, jest jedna rzecz. To, to nie są leki tak naprawdę, a przynajmniej substancja, którą zawierają, z tego co ja wiem, to nie jest nowa substancja na rynku znaczy się, farmaceutycznym, się, znaczy się, prawda? Na, znaczy, na, znaczy mamy w chwili obecnej, powiedzmy tak, mm -hmm. bazując na faktach, mamy w Polsce trzy leki, które są zarejestrowane mm -hmm. do leczenia otyłości. Jeden praktycznie niestosowany, bo chyba on jakby nie, nie, nie był... Powiedziałbym dobrze, ja bym go nazwał tak, nie był dobrze lokowany, że tak to określę, nie mhm. był dobrze przedstawiany, nie sprawdził się i, i nie jest stosowany. Mhm. Pozostają jakby dwa leki. A jeden z leków działa bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy. Mhm. Z tego co wiem, to chyba nawet w charakterystyce produktu leczniczego jest mowa o tym, że nie do końca. Znane są mechanizmy działania tego leku, mm -hmm. czyli wynika to raczej z obserwacji, takich, mm -hmm. że stosując ten lek, obserwujemy redukcję masy ciała. Mm -hmm. I drugi lek. No, i tu nie skłamię, jeżeli powiem, że on jakby pod względem mechanizmu działania mnie jako chirurga bariatry szczególnie przekonuje, mhm. jest mi szczególnie bliski, ponieważ właśnie wynika z badań w zakresie chirurgii bariatrycznej, prawda? I opiera mhm. się na efekcie tym, o którym wspominałem, czyli efekcie działania cząsteczki GLP1, prawda? Mhm gdzie my wiemy na przykład z badań w zakresie chirurgii bariatrycznej przeprowadzonych przed kilkunastu laty że u chorych chorujących na otyłość mamy brak poposiłkowego wydzielania GLP1. To jest taka sytuacja, proszę państwa, gdzie mm -hmm. wyobraźcie sobie te osoby, które nie chorują na otyłość, jecie państwo i nie czujecie sytości. Ja nie mówię tutaj, często jest mylona, powiedzmy, takie odczucie pełności, tak, że mamy wrażenie, że nam pęknie żołądek, jedzenie mm -hmm. nam wyskoczy przez gardło z uczuciem sytości, czyli tego takiego, tej, tej takiej błogości po spożyciu pokarmu, że odsuwamy talerz i mówimy, nie, no wspaniałe, to było, dziękuję, prawda? I tak, mm -hmm. nie? Oczy nam się zamykają. Chorzy chorujący na otyłość, wiemy z badań przeprowadzonych w tak. zakresie chirurgii bariatrycznej, mają brak poposiłkowego mm -hmm. wydzielania GLP-1. Jak ja rozmawiam często z chorymi, to mówią, że mogą, mają wrażenie, że mogą pęknąć, a dalej coś, co im się jeść, prawda? Mm -hmm. I, teraz, I teraz jeden z tych leków działa w ten sposób, że jest niejako lekiem substytucyjnym, czyli po prostu my podajemy go z zewnątrz. Zastępujemy mm -hmm. to, czego organizmowi chorującemu na otyłość brakuje. Brakujący hormon jelitowy po prostu. Tak. Mm -hmm. Per analogiam, jeżeli ktoś choruje na niedoczynność tarczycy, Przepisujemy mu leki tarczycowe. Tak, oczywiście. Tak, oczywista rzecz, substytucja to się nazywa. Jeżeli ktoś choruje na cukrzycę typu pierwszego, podkreślam, typu pierwszego, mhm. czyli ma pierwotny brak wzięcia insuliny, mhm. to oczywistą rzeczą jest, że włączymy mu insulinę. insulinę. Jeżeli ktoś choruje na otyłość, to jedną z potencjalnych możliwości jest właśnie włączenie leku opartego o cząsteczkę GLP1 po to, ażeby Zadziałać w ten sposób substytucyjnie. Natomiast no, problem polega na tym, że y, nasza wiedza cały czas w zakresie choroby otyłościowej mm -hmm. i trudności, chociażby w oznaczaniu stężenia tych cząsteczki w, w naszym na, organizmie, są na tyle trudne, że my tego, jakby to można było powiedzieć, nie mapujemy. Tak? To nie jest taka sytuacja, mm -hmm. jak na przykład w przypadku tarczycy, że można zbadać. Tak, dokładnie. niskie wydzielanie podajemy. Sądzę, że do tego też dojdziemy w pewnym momencie, mhm. prawda? Natomiast w chwili obecnej cały czas działamy troszeczkę po omacku. Proszę zwrócić uwagę, nieładnie powiem, państwo zapomnicie, Gruby, bardzo gruby, podnóż, tak? Mhm. Jaka metoda? Taka, która jest w chwili obecnej najczęściej stosowana w Polsce na przykład rękawowa resekcja żołądka. Mhm. Czasami się zastanawiamy i mówimy chorym, no może gastric bypass, czyli wyłączenie żołądkowe byłoby lepsze, a chory mówi, nie koleżanka miała rękawową, miała śliwa, czyli rękawową resekcję, to ja też to chcę. A potem na fejsie pisali, <grym> że to jest najlepsza metoda. No i człowiek nie wygra z chorym, prawda? Czyli to jest jedna rzecz. Czyli bardzo gruby podnóż, trochę gruby leki, tak? <grym> trochę gruby, który powiedzmy podnóż trafił, a znowu powiedzmy staje się gruby, to znowu, przepraszam, że tak to opisował, ale tak to troszeczkę działa, tak? Mhm. Ale co jest ważne w tym wszystkim, że nawet działając troszeczkę tak po omacku, mamy w chwili obecnej wyniki badań naukowych, które pokazują, że to rozwiązanie jest lepsze aniżeli nie robienie nic, aniżeli wmawianie chorym, że ma dojść do samowyleczenia. Przykładowo, w zakresie chirurgii bariatrycznej, mamy obserwacje mhm. wieloletnie po operacjach wskazujące wyraźnie, że operacje bariatryczne zmniejszają ryzyko zgonu. To i, to I to nie jest 2%, 0,5%, tylko to jest po kilkadziesiąt procent, tak? Po kilkadziesiąt procent. To jest, można powiedzieć, że w chwili obecnej niepoinformowanie, nie skierowanie chorego chorującego na otyłość olbrzymią do operacji bariatrycznej, to jest to błąd sztuki lekarskiej. Podobnie jak błędem sztuki lekarskiej mm -hmm. będzie nierozpoczęcie leczenia otyłości muszę... na wcześniejszym etapie. Tymi możliwościami, którymi dysponujemy w chwili obecnej, czyli lekami, bo niewątpliwie dojdzie do postępu tej choroby otyłościowej, mm -hmm. co będzie oznaczało, że już na pewno trzeba tego chorego będzie operować, tak? Operacje zawsze się wiążą z pewnego rodzaju ryzykiem. Także powinniśmy dostrzegać. Z tym wiemy na przykład, że lecząc mm -hmm. chorych na otyłość redukujemy częstość występowania powikłań choroby otyłościowej, tak? Jest już zdaje się 200. Typu... Tak słyszałam. Ja myślę, panie redaktor, ja myślę, że to tak, tak ładnie brzmi 200, ale jakbym pani powiedział 300, to jestem przekonany, że też by się tego doliczył, bo tam prosty przykład. My mówimy na mm -hmm. przykład nowotwory złośliwe, tak. ale powinniśmy powiedzieć, czyli częstsze występowanie nowotworów złośliwych u osób chorujących na otyłość w przypadku kobiet to jest wzrost 40%. To jest przerażające. Takie badanie brytyjskie sprzed kilku laty pokazywało, że w ciągu całego życia na tysiąc Brytyjek o bodajże niechorujących na otyłość, bodajże 170 u 170 dojdzie do rozwoju nowotworu złośliwego. Czyli na każdy 1000 Brytyjek u 170 dojdzie do rozwoju nowotworu złośliwego niechorujących na otyłość, a w przypadku pań chorujących na otyłość u 260. Oops. To proszę zobaczyć z tysiąca, jaką mamy gigantyczną różnicę, prawda? A często o tym zapominamy. Z kolei wiemy na przykład, że wykonując operacje bariatryczne, zmniejszamy częstość występowania nowotworów złośliwych, czyli działamy profilaktycznie. Mm -hmm. Nie dlatego, że wycięliśmy komuś kawałek żołądka, czy przestawiliśmy jelita, tylko dlatego, że mm -hmm. zmniejszyliśmy stopień nasilenia choroby otyłościowej. Zespół policystycznych jajników, tak dzisiaj bardzo, mm -hmm. prawda? Powszechny. No, y, uczestniczyłem w konferencji ginekologicznej w sobotę. Nauczono mnie, że to już jakby kobieta ma zaprogramowane w sobie, tak? czyli ma tą predyspozycję mm -hmm. do zespołu policystycznych jajników, ale czynnikiem, czyli mamy, ma czynnik predysponujący, ale czynnikiem wyzwalającym tak. jest otyłość. Czyli jeżeli unikniemy czynnika wyzwalającego, tak? To nie, do, to nie będziemy mieli możliwości, to nie dojdzie do rozwoju zespołu policystycznych jajników, czyli w wielu przypadkach do tragedii takich, gdzie. Mamy sytuację, gdzie starań panie o dziecko, dziecko, prawda, i mm. tak dalej, i tak dalej. mamy wiele dzieci w chirurgii bariatrycznej, bo operując panie chorujące na mm. otyłość, okazuje się, że te panie potem zachodzą w ciąży, tak? Także tych przykładów można by było mnożyć. Natomiast, panie Hektor, cieszę się w ogóle, że media bardzo się teraz szeroko interesują tą chorobą. To jest muszę powiedzieć, olbrzymi przełom się dokonuje w chwili obecnej. I, I myślę, że wcale chyba nie jest tak daleko ten dzień, kiedy wychodząc na ulicę osoba chorująca na otyłość. Yy, nie spotka się, powiedzmy, z jakimś, prawda, ostracyzmem, z, z, powiedzmy, poczuciem jakiejś takiej winy, spojrzeniami, tylko, tylko ze zrozumieniem. Życzyłbym tego po prostu. Zobacz, zobaczymy, zobaczymy w komentarzach pod naszą rozmową, bo przecież trudno ukryć, że ja się też zaliczam do tej grupy. Natomiast jeszcze. O jedną rzecz chciałabym zapytać, bo mówimy o farmakologii i niektórzy od razu sobie pomyślą tak. Nie będę dbał o siebie, nie będę w jakiś sposób próbował, prawda, aktywność fizyczna, zdrowa dieta, tak? Zdrowy sposób odżywiania się właściwie, nie dieta, tylko po prostu, no jak już będzie za dużo, to pójdę do doktora, przypiszę mi tabletki albo mi zrobi ten bypass żołądkowy i będzie wszystko fajnie. Bo to jest ta druga strona trochę tego medalu. Tak, że po, idzie, często to słyszę, poszedł na łatwiznę, nie? Tak sobie ludzie myślą. Dał sobie wyciąć żołądek. Bzdura. I ci ludzie się nie przyznają później do tego? Bzdura, to bzdura, bzdura. Bzdura, bzdura. Dlaczego, panie to? Aktor... Chyba takim moim ulubionym przykładem. Mhm. A... Każdy, kto nie choruje na otyłość, doświadcza w swoim życiu niewątpliwie sytuacji takich, gdzie w wyniku, nazwijmy to, przejedzenia, tak. nie może potem przez kilka dni patrzeć na jedzenie. Mhm. To jest to, o czym ja mówię, sprzężenie zwrotne ujemne, tak? Człowiek zdrowy. Tak. Każdy z nas nie chorujących na otyłość, mam nadzieję, że takich osób się zaliczam. A doświadcza czegoś takiego, muszę iść pobiegać. To jest w nas, ta siła, to nam się wydaje, że my podejmujemy decyzję. Ta decyzja, geneza tej decyzji jest w mechanizmach regulujących nasze życie, w naszej homeostazie. Nas, nasz mózg, tak jak mówię, on to moduluje, nasze zachowania, on dostosowuje do warunków otoczenia. Owszem nasz mózg się uczy, hmm. prawda? Tu jest olbrzym Ja tak bardzo przejaskrawiam może nawet czasami hmm. pewne rzeczy, bo tylko hmm. w ten sposób mam nadzieję, że możemy uzyskać pewnego rodzaju równowagę, ale nie chciałbym, żeby ktoś odebrał, że nie widzę dużego potencjału na przykład w edukacji żywieniowej. Widzę olbrzymi potencjał w edukacji żywieniowej. My na przykład doskonale wiemy z badań naukowych, że osoby nawet z najbardziej zaawansowanymi postaciami choroby otyłościowej mają absolutnie skromną, bardzo skromną wiedzę żywieniową, tak? gdzie nie mają pojęcia, jakie składniki pokarmowe wchodzą w skład na przykład, danego posiłku, nie znają kaloryczności, każdy z ludzi współczesnego świata. Gdzie musimy się zmagać z problemem tak naprawdę opierania się a, przed nadmiarem żywności, który nam się wciska, no bo nam się wciska nadmiar jedzenia, tak? I to no, takiego. jest wszystko takie ładne. Nie, bo, bo, ge, bo generujemy popyt. My nakręcamy biznes cały to związany prawda? z produkcją żywności. Proszę sobie wyobrazić jaką byłoby katastrofą, jaki katastrofą byłby dzień, kiedy ludzie by nie musieli jeść. Cały przemysł żywnościowy upada. To prawda? Miliony, miliardy ludzi pracujących w związku z czym? My generujemy ten biznes, tak? My jesteśmy, mm -hmm. my go napędzamy. Tak jak kupując koszulkę, ja napędzam biznes tekstylny, prawda? Mm -hmm. Kupując rower jakiś tam inny, tak jedząc. I teraz my musimy niestety często opierać się temu biznesowi. Współczesny człowiek musi być człowiekiem świadomym w zakresie wyborów żywnościowych, żywieniowych. Mm -hmm. Tak? Nie można w sposób, przepraszam, powiem tak niechlujny mhm. do tego podchodzić i nie można pod wpływem reklam. To jest kolejny temat, który powinniśmy poruszyć, tak naprawdę, bo jest to nieetyczne, niemoralne często, A żeby wyświetlać reklamy. To jest tak jakby dotyczące pewnych produktów żywnościowych. Mhm. A w ogóle nie wiem, czy powinniśmy je nazywać żywnościowymi, tak? Pewnych produktów, które wkładamy mhm. do ust. Tak byśmy nagle zobaczyli dzisiaj w telewizji reklamę papierosów. Każdy by się zdziwił, tak? No Słabe. Tak. Słabe. Nie? Młodzież by powiedziała. A widzimy niektóre produkty, które wkładamy do ust, że są reklamowane. Tak Zastanówmy się, tak szkodliwe jak i Zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście jest to na no dzisiaj w kategoriach, powiedzmy, etyki, tak? w kategoriach moralności, w kategoriach wpływu na ludzkość, jako taką, czy ten doraźny zysk danej, powiedziałbym, firmy medialnej, generowany z puszczenia takiej reklamy, jest wart tego, ażeby zaszkodzić kolejnym kilku tysiącom, milionom ludzi, prawda? Po stronie producenta też powinno się to po prostu pojawić, tak? Natomiast, mhm. na, na, natomiast no, póki tego nie ma, my musimy być świadomi, tego, co wkładamy do buzi. Do tego jest potrzebna edukacja żywieniowa. To nie ulega wątpliwości. Mhm. Żeby edukacja żywieniowa miała miejsce, potrzebujemy kompetentne osoby w tym zakresie, mhm. czyli dietetyków. Ale dietetycy, proszę Państwa, nie zajmują się leczeniem otyłości. Dietetycy zajmują się edukacją żywieniową i tutaj rola ich jest niezastąpiona mhm. i o tym powinniśmy pamiętać, Tak. E Także to w ramach takiego, jakby powiedzmy, tej nieprzejaskrawiania mm -hmm. w jedną stronę, że to nic mm -hmm. od nas nie zależy, teraz łatwizna. Tak. Nadczynność tarczycy. Wyobraźmy sobie, że ktoś choruje na nadczynność tarczycy. Objawami nadczynności tarczycy jest gałek ocznych. Tak. A taki flesz, czyli takie zaczerwienienie twarzy. Tak. Drżenie rąk. Drżenie tak. rąk. Tak. tak? podwyższona akcja serca. Proszę mm -hmm. sobie wyobrazić, ch choruje pani na nadczynność tarczycy, wchodzi pani do lekarza i lekarz mówi: "Anka, ogarnij się no. No zrób że coś z tymi oczami. No nie idź na łatwiznę, no przecież nie będę ci wypisywał leku. leków." No, no po co? No ogarnij się no. No to, to weź, żeż, co, te ręce muszą ci tak podskakiwać cały czas? No właśnie. Tyle na ten temat. No właśnie, tak. Jeżeli to choroba, ta to ją leczymy. Tak? Mhm. To jest to, o czym ja mówię, panie redaktor. Jeżeli ktoś wierzy tak od serca, że jest to choroba, czyli zaburzenie homeostazy energetycznej naszego organizmu, zaburzenie tego sprzężenia zwrotnego ujemnego, to nie ma najmniejszych wątpliwości, że od chorego nie możemy oczekiwać samowyleczenia. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Że choremu powinniśmy zaoferować wszystko to, co najlepsza medycyna współczesna może mu zaoferować. Leki, chirurgię, jeżeli trzeba dobrać to mm -hmm. odpowiednio, połączyć czasami, a nie wmawiać, żeby się ogarnął. A T właśnie. Jaka jest skuteczność leczenia farmakologicznego i leczenia chirurgicznego choroby otyłościowej? Jak to wygląda? Dopóki nie spróbujemy żadna. No, to prawda. A jak spróbujemy, cudowna. Bo dotychczas nie mieliśmy żadnej alternatywy. Mhm. Czyli mamy tak naprawdę sytuację, przepraszam, powiem, zero-jedynkową, zero tak? Mhm. Brak leczenia lub leczenie. Tak? Mhm. Teraz, a czy chce pani, żebym wyraził skuteczność w stopniu redukcji masy ciała, czyli jak to niektórzy by powiedzieli, ile się chorzy odchudzają? E, no. Ja bym od razu powiedział w ten sposób. Nie mhm. idźmy w tym kierunku. Dobrze. Jak słyszę licytację schód 30, 50, 130 kg, to w środku aż coś się we mnie dzieje. Leczenie choroby otyłościowej nie polega na tym, ażeby licytować się liczbą kilogramów, które się traci. Mm -hmm. Leczenie choroby otyłościowej polega na przywróceniu mechanizmów homeostazy energetycznej organizmu. Jak na przykład włączam lek przeciwotyłościowy, mamy taką sytuację. Mm -hmm. To nie zawsze tak jest. My mhm. wielokrotnie nie wiemy, mhm. dlaczego danego? To już to wspominałem dochodzi. Ale mam taką mhm. sytuację. Często z chorymi rozmawiam w zasadzie zawsze, i chorzy mówią mi tak. Ja mówię, jak ten lek na panią zadziałał, czy na pana? Nie czuję. W zasadzie to nic się nie zmieniło. A ja mówię, a jak z masą ciała? Powiem mhm. po miesiącu, nie? Mhm. No tam 5 kilogramów, ale się ogarnęłam. A ja mówię, a ile razy się pani wcześniej próbowała ogarnąć? No tak, wiele razy. Ja mówię, jakie były tego efekty? No nie, no cały czas tam do góry, prawda? Mhm. A ja mi to co, działa czy nie działa? No tak, no chyba ma pan rację, działa. A ja mówię, a teraz porozmawiajmy o czymś innym. Proszę mi tak uczciwie powiedzieć, jak wyglądało pani życie przed włączeniem tych leków? Gdzie się myśli pani koncentrowały? No to tak, czy zjeść, czy już zjadłam, co będzie dzisiaj na obiad, co było na śniadanie, czemu zjadłam trzy kromki zamiast dwóch, przecież miałam zjeść dwie, znowu się nie udało, w ogóle to się do niczego nie nadaje, jestem nic nie warta, bo znowu się poddałam, prawda? O, znowu jestem grubsza niż wczoraj. Ale jutro znowu nie będę jadła. Ale no teraz powinnam dwie godziny nie jeść. No w zasadzie to minęło pół godziny, no to już w zasadzie coś małego bym mogła zjeść, prawda? Tak wygląda, że. A mówię, a teraz po włączeniu leków? No w zasadzie to. to przestałam o tym myśleć. To jest efekt. To jest to. To jest to, to panie to tak, to jest to, o czym ja mówię. To jest. Nam się wydaje, że my podejmujemy decyzję, nam się wydaje, że my myślimy. Nasz mózg realizuje polecenia naszego organizmu. Tą grę hormonalną. W, tak, wydziela się hormon, powiedzmy ta grelina. Mhm. Grelina nie otworzy lodówki, grelina nie włoży nam tego, co jest w lodówce do ust. Zer My się zachwycamy, tak? Jakimś tam odruchem, rzepki, tak? Młoteczkiem kogoś stukniemy, powiedzmy, w no i tak. rzepkę i nóżka podskoczy i wow! Mm. Tent, to jest prymitywna rzecz. Nasz mózg realizuje takie właśnie wysoko skomplikowane zadania. Wydziela się grelina, do tego dochodzi jeszcze na przykład gdzieś tam na osmoreceptorach brak sodu, nasz mózg to musi połączyć i zrealizować w postaci dostarczenia organizmowi energii, energii i sodu. Tak, powinniśmy o tym myśleć, tak? I teraz u kogoś, kto choruje na chorobę otyłościową, mamy zaburzone te mechanizmy regulacji spożycia pokarmów. I to jest najważniejsza rzecz. Ja myślę, że wszyscy, którzy po prostu gdzieś mają w swoim otoczeniu, Osoby chorujące na otyłość, które były poddane operacji, czy które są leczone farmakologicznie, mm -hmm. powinni porozmawiać z tymi chorymi, właśnie w ten sposób. Ale nie na sobie takiej, no teraz się zaczęłam zdrowo odżywiać, a co, a wcześniej próbowałaś się zdrowo odżywiać? No i co z tego wychodziło? tak? No nic nie wychodziło, bo nasz mózg nie był w stanie wygrać z tymi zaburzonymi hormonami, które po prostu źle, źle grały w naszym organizmie, tak? teraz nasz mózg potrafi, tak? Także to a. jest wszystko, mm -hmm. Mm -hmm. Panie, to, to jest wszystko szalenie skomplikowane. Panie profesorze, ale jest jeszcze taki trend, y, trochę w mediach społecznościowych pojawia się i mówi tak, a właściwie, to cie, co to cie, za różnica? Cie, Ciekawe, cie, cie, czy mnie pani chce zaskoczyć? No, <laughs> Nie zaskoczę pewnie, pan, pan mnie zaskoczy swoją odpowiedzią zapewne. E, e, Właściwie to po co ja mam coś z tym robić? Jestem piękna, taka jaka jestem, podziwiajcie mnie, kochajcie, a ja właściwie do jakiego lekarza? Po co ja mam coś ze sobą robić? Jestem jaka jestem, jak się komuś nie podoba, to niech nie patrzy. Tak. Czy to jest w porządku? Jest to smutne. Jest to smutne, ponieważ sami doprowadziliśmy do tej sytuacji w kulcie piękna opartego w przypadku na przykład płci pięknej na y, wzorcu 1,70 i 55 kg, prawda? Tak. każde odchylenie od tego y, wzorca metra. Przepraszam, że tak mówią, <grym> wzorca piękności powoduje y, myślenie w kategoriach właśnie tylko estetycznych, y -y. A, zagubiliśmy się w tym. Zagubiliśmy się w tym, że stawiamy znak równości pomiędzy chorobą a pięknem estetyką, prawda? Mm -hmm. I, i, I stąd tak częste nieporozumienie w tym zakresie. Bo ja nie twierdzę, że osoba, na przykład chorująca na otyłość, której, której nawet obserwujemy nadmiar masy ciała, nie jest mm -hmm. piękna. Ona jest piękna, ale to nie zmienia faktu, że ona jest chora. No chora, chora na otyłość to jest pierwsza sprawa, mhm. ale y, to co w ślad za tym idzie, to jest katastrofa. Którą osoby na początku choroby otyłościowej sobie w ogóle nie uświadamiają? No właśnie, są takie czasami, no przecież wiele osób chorujących na otyłość jest zdrowych. My to widzimy dopiero, na potem. potem. Potem osób chorujących na otyłość się już nie widzi, a potem one są same się izolują, prawda? W domu nie wychodzą bądź siedzą w szpitalach, leżą w szpitalach z powikłaniami otyłości. Nie dostrzega się, nie dostrzega, nie dostrzega się każdy z nas, każdy organizm ma możliwości kompensacyjne każdej jakiejś mm -hmm. patologii, choroby. Czyli mamy taką sytuację, że na początku rozwoju choroby otyłościowej nasz organizm potrafi pewne rzeczy kompensować, tak? wyrównywać. Mm -hmm. Nie mamy jeszcze cukrzycy, nie mamy jeszcze nadciśnienia, nie mamy jeszcze zmian zwyrodnieniowych stawów, nie mamy jeszcze raka Eita grubego, nie mamy jeszcze raka piersi, ale to już idzie. I przyjdzie na pewno. Co więcej, przyjdzie szybciej niż nam się wydaje, a choroba otyłościowa myślę, że. Jedno z największych zagrożeń tej choroby właśnie wynika mhm. z tego, że ona się rozwija w sposób podstępny. A przez to, że my opieramy diagnostykę choroby otyłościowej o otyłość, tak? Czyli mhm. to jest taka sytuacja, jak w onkologii mówilibyśmy tak, dopiero, że ktoś choruje na raka, jak na przykład ma guza średniej wielkości 5 cm, a wcześniej nie choruje na raka, nie? To, to, to jest na... nonsens, tak? No tak. Ja zazdroszczę swoim koleżankom, kolegom, onkologom, ci, którzy potrafią pobrać tam jakiś fragment tkanki, dwie komórki, prawda, i mówią: Ma pani raka piersi, musimy pani amputować piersi. No teraz się robi zabiegi oszczędzające, tak, tak. Ale, ale jeszcze do niedawna amputować piersi, wyciąć wszystkie węzły chłonne z pachy, będzie pani miała obrzęk kończyny górnej. Potem jeszcze zrobimy pani chemioterapię, wypadną pani wszystkie włosy i radioterapię, sparzymy pani skórę, ale jeżeli tego nie zrobimy, to pani umrze. Nie mamy tego w chorobie otyłościowej, niestety, i czekamy na to, aż ten rak, tak, per analogiam, mhm. dojdzie do wielkości na przykład guza 5 cm czy 10 cm. Ja myślę, że tutaj się dokona przede wszystkim olbrzymi postęp mhm. w rozwoju choroby otyłościowej i możliwości leczenia, jeżeli dostrzeżemy. A wykładniki tej choroby o charakterze takim, bym powiedział, biochemicznym, nie tylko i wyłącznie w oparciu o masę ciała. Ja myślę, że jednym z takich parametrów jest insulinooporność, która jest często mylona, że ona jest przyczyną otyłości. Ona jest tak naprawdę jednym z mechanizmów homeostazy energetycznej organizmu i objawem choroby otyłościowej, bo jeżeli dochodzi do insulinooporności. Mhm to to świadczy, że to jest pierwszy objaw dodatniego bilansu energetycznego, czyli mamy za dużo energii dowiezionej i za mało zużytej, mhm. prawda? I tu już jest ten początek, kiedy powinniśmy zacząć leczyć się z powodu choroby otyłościowej, bo za chwileczkę będzie coraz więcej tych kilogramów, tak? E, czyli tak, co do piękna, otyłości... Dobrze, a panie profesor... Okej, okay, ale mhm. mogę jeszcze tylko jedną rzecz mhm. powiedzieć. To nie zmienia faktu, że osoba choruje. Myślę, że jeszcze jest jedna rzecz... Mówi się również, mhm. no, jest taki grubasek, ale cały czas zadowolony, uśmiechnięty, taki wesoły, tam Właściwie dowcipami, tobie tak jak jest, z rękawa tam, tam. prawda, sypie. Mhm. Proszę Państwa, mam na ten temat swoją osobistą teorię. Nie wiem, czy kogoś nie urażę. Jeżeli tak się stanie, to najmocniej przepraszam. Ale y, uważam, że jest to obrona. Osób chorujących na otyłość przed powszechną stygmatyzacją i dyskryminacją, jakiej doświadczają. Co prawda. A w związku z czym właśnie ten pojawia się ten nurt, tak? Jeżeli jestem dyskryminowana, dyskryminowany na każdym kroku, w domu, w pracy, u lekarza, na ulicy, w autobusie, w pociągu, to nakładam na siebie maskę pewnego rodzaju, tak? Mm -hmm. Jestem uśmiechnięta. Wielu chorych, którzy wchodzą do mnie do gabinetu, wchodzą uśmiechnięci, zadowoleni, ha, 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 hi, 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 Jak zaczynamy rozmawiać poważnie, to po pierwsze znika ten uśmiech i pojawia się prawdziwy obraz wielkiego, wielkiego, wielkiego nieszczęścia, do którego doprowadziła ta choroba. I tak myślę, że powinniśmy postrzegać też osoby chorujące na otyłość, że te osoby są... Przede wszystkim bardzo nieszczęśliwe, w związku z tym, że jest to choroba, którą każdy z nas dostrzega. Tak? To, to nie mhm. trzeba wykonać jakiegoś super badania. Wystarczy po prostu spojrzeć klasyczny model czegoś, co w języku niemieckim nie można się nazywa. przyznać do tej choroby. Nie prawda? ukryje ja Pani nie tej tak. choroby. Tak. Nie? nie da się. Prawda? Ktoś, byśmy, ktoś, byśmy to ma sztucznie najlepsze... odbyt, ktoś to ma sztuczny <laughs> tak. odbyt, prawda? Kolostomie ma to pod koszulką, nie? jedzie w autobusie nikt nawet nie myśli o tym tak. prawda na przykład tak czy jakieś inne takie bym powiedział no to co jakieś powiedziałem że mam wrażenie że po prostu dla, a, dla chorych na otyłość społeczeństwo współczesne nie ma zagroż po prostu poszanowania nie ma za, za grosz zrozumienia i, i, ale to wynika z niewiedzy to wynika z niewiedzy dotyczącej przyczyn rozwoju tej choroby to wynika z niewiedzy, nawet, to jest ciekawe w ogóle, że nawet sami chorzy na otyłość wypierają, to nawet sami chorzy na otyłość, jak pani przecież porozmawia z chorymi, to tak. nie potrafię nic z tym zrobić, nie potrafię sobie z tym poradzić, no tyle razy próbowałam, mam taką słabą wolę, no i w ten sposób już... Ta indoktrynacja jest tak daleko posunięta, że nawet sami chorzy w to wierzą. Ale gdyby tak na chwileczkę usiedli i się nad tym zastanowili, jak to w zasadzie jest, no to, to powinni po prostu tak tupnąć i powiedzieć: Ludzie, to nie jest tak. To nie jest tak. To jest całkiem inaczej. Zrozumcie nas wreszcie. Chorzy na otyłość również się nie upominają o swoje prawa. Zagubieni w tej całej sytuacji i wie Pani zepchnięci tak do kąta. To jest jedyna grupa tak naprawdę yy, obciążona chorobą, która moim zdaniem w najmniejszym stopniu upomina się o swoje prawa. Tak? Mamy chorych onkologicznych, diabetologicznych, mm. tak? przeszczepowych, yy, jakichkolwiek dializoterapia, i tak dalej. Wszyscy upominają się o swoje prawa. Ale już panu powiem, panie profesorze, dlaczego? No bo no. to jest ich wina. Bo to jest ich wina, a dowiadują się tego już, jak idą. Yy, powiem do nie, nie do wszystkich, tak, ale do wielu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Panie doktor. Do wielu endokrynologów. To, panie doktorze, to, co powiedziałem na samym początku, to się bardzo zmienia w chwili obecnej. Ja usprawiedliwiam swoich koleżanki i swoich kolegów lekarzy z racji tego, że my nie mieliśmy nic do zaoferowania chorym na otyłość i jedyną rzeczą. Którą mogliśmy zastosować, to było takie troszeczkę pomieszanie szantażu emocjonalnego. Wie pani ogarnie no tak. się z jakimś motywowaniem, tak naprawdę nie wiadomo, co to było. W chwili obecnej wielu wiele koleżanek i kolegów, których mam, którzy dotychczas mieli podobne spojrzenie, w chwili obecnej no, zrozumiało to i zaczyna leczyć chorych na otyłość, zaczyna leczyć chorobę otyłościową i to się naprawdę bardzo zmieniło. No, nie no, mamy wpływu mm -hmm. na wszystkich, prawda? Mm -hmm. Ale doskonale wiemy, że każdy lekarz powinien e, e, prowadzić edukację podyplomową. I, i, i no, jeżeli niektórzy nadal posługują się taką terminologią i nadal przerzucają odpowiedzialność na chorego, no to, no to cóż mogę radzić? Zmienić doktora? No, po prostu tyle. E, no dobrze. I właśnie bardzo często jest coś takiego. Są osoby z otyłością, z chorobą otyłościową, które na przykład są aktywne fizycznie, jedzą zdrowo. Ja nie wiem, czy za dużo, czy, czy za mało, czy ile, ale jedzą zdrowo, czyli całego tego śmieciowego jedzenia nie ruszają, mhm. powiedzmy. Są bardzo aktywne fizycznie, sprawne i nadal. No to... objaw tej choroby, czyli ta tak zwana grubość, hmm. występuje. I w tym momencie nikt tym ludziom nie wierzy, że oni na tym basenie, oczywiście. na tym rowerze, że biegają. Jak to? Biegają? Nie, no na pewno nie biega, no przecież. I na pewno jest znacznie więcej. Kłamie. Tylko oczywiście, to cały czas się z tym spotykam. A czy się, panie aktorze, powiem w ten sposób... Ja to często słyszę od chorych, tak? Mm -hmm. Ja nie mówię. Ja mówię tak chorym, nie twierdzę, że pani pan je dużo czy ale na pewno za dużo. Mm -hmm. Ale kolejny jakby etap tej rozmowy jest taki. To nie jest pani wina, tak? Mm -hmm. To. Czy, pytanie się rodzi takie. Czy my naszymi decyzjami. Jesteśmy w stanie kontrolować bilans energetyczny naszego organizmu? Ja twierdzę, że nie. To jest niemożliwe, niemożliwe, niewykonalne, nierealne. Ile zużyłem energii w czasie naszego spotkania? Proszę mi powiedzieć, z dokładnością do jednej kilokalorii. Nie wie Pani życiu, tego? Nie wiem, oczywiście. Ja nie, nie, Wszystkich tych, którzy by powiedzieli mi na podstawie obliczeń, nie, jest, je, jest jedna metoda. Na podstawie zużycia tlenu, tak? Mhm. czyli jest kolorymetrii, jesteśmy w stanie określić rzeczywiście ten bilans energetyczny, ale, ale nie jesteśmy w stanie wszystkich. No dobrze, ale teraz wyobraźmy sobie drugą sytuację. Już wiemy dokładnie, ile zużyłem na podstawie mhm. tego zużycia tlenu, tych energii. No i teraz muszę to wyrównać poprzez dowóz. Wkładam coś do swoich ust. Mhm. My wiemy na przykład na podstawie składu związków chemicznych, ile to ma kalorii. Mhm. Ale pytanie jest takie: czy mój organizm, mój przewód pokarmowy jest w stanie tak to dokładnie strawić i tak dokładnie wchłonąć, żebym wszystko, co tam się znajduje, rzeczywiście wprowadził do swojego organizmu w, forma, w postaci energii? A może ja mam jakiś mikrozespół złego wchłaniania? I 2% tego, co tam jest, się nie wchłonie, prawda? To to jest za mm -hmm. mało, tak? Czyli będę niedożywiony. A może jest tak, że coś, co uważamy, że jest powszechnie, uważamy, że jest dietą bogato-resztkową, mm -hmm. <coughs> jednak organizmy niektórych chorych potrafią strawić, wchłonąć i pozyskać z tego energię, prawda? Ja mam chorych, u których słyszę, jestem cały czas na sałatach. I ty je. I dlaczego mam nie wierzyć? Co mam mówić? Nie, no na pewno coś tam źle po kątach. Znam chorych, tych chorych znam po kilkadziesiąt lat. I tak jest. To, że my uważamy, że co tylko krowa, czy, 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 czy powiedzmy koza, jest w stanie dzięki temu, że ma żołądek, żwacz. Zmetabolizować powiedzmy trawę i uzyskać z tego energię, a może po prostu mamy jakieś cudowne bakterie, które są w stanie podzielić te włókna celulozy i doprowadzić do wchłonięcia i pozyskania z tego energii, prawda? Być może nie wszystko, mhm. nie wszystko w każdym z naszych organizmów działa tak samo, tak? W związku z czym nie możemy przyrównywać wszystko do wszystkich. Teraz tak, prosty przykład żeby doszło do wzrostu masy ciała o 1 kg uważa się, że dodatni bilans energetyczny musi być o 7000 kilokalorii. Mhm. To jeżeli byśmy to rozciągnęli na cały rok, to to oznacza, że żeby przytyć o kilogram w ciągu roku, to musimy mieć w ciągu dnia dodatni bilans energetyczny o 20 kilokalorii. 20 kilokalorii, no zróbmy łatwiejsze obliczenie 5 kg, czyli 100 kilokalorii. Mm -hmm. No 100 kilokalorii to tam jedna czwarta pączka, tak na przykład, mm -hmm. tak? Czy na przykład tak, w łyżeczce cukru mamy 5 gramów, czyli 20 kilokalorii to jest 5 łyżeczek cukru. 5 łyżeczek cukru, mm -hmm. czyli jeżeli ktoś na przykład pije 5 herbat w ciągu dnia i zwykle słodzi półtorej łyżeczki, mm -hmm. a gdzieś w pracy ktoś mu dosypie 2,5, tak? To już cały ten wysiłek kalkulacji energetycznych szlak trafił, prawda? Tak. A teraz, jeżeli się okaże, że pani musiałaby po ten cukier pójść do sklepu, który jest 6 minut drogi stąd na piechotę. To zwiększa mi się spalanie. To, to tak, to pani zużyje ten cukier, który pani zużył, który pani ten, a może się. A wie pani, a, a w ogóle my nie bierzemy pod uwagę na przykład w jakim stopniu. Nasz mózg zużywa energię, a on zużywa w olbrzymim ilości energii, myślenie, prawda? Po prostu wie pani wszystkie te sprawy w inter... olbrzymim stopniu, mhm. tak? Tego się w ogóle tylko wysiłek fizyczny, prawda? się liczy. To jest nieprawda. Mhm. Najwięcej energii zużywamy na życie, na podstawową przemianę materii, a na procesy metaboliczne, na to, że oddychamy, serce nam bije, wątroba pracuje, prawda? i tak dalej, i tak dalej. W związku, z czym, w związku z czym nie jesteśmy w stanie tego poukładać. Nie wiadomo jakie byśmy nie prowadzili tabele, Buhalterie, programy. Tak, zjadłem tam szklankę, wypiłem szklankę, pół szklanki, tego szklankę, 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 szklankę. Nie ma opcji. Nie, nie ma opcji. Poza tym takie życie, no jak tak żyć? No. A czy się, może ja powiem w ten sposób. Nie chciałbym, ażeby odbiór naszego spotkania był taki, że nie mamy wpływu prawda, na rozwój choroby otyłościowej, że yy, jak ma przyjść, to i tak przyjdzie, a jak przyjdzie, to musimy... Czy, proszę Państwa, mamy wpływ na nasze życie? Niewątpliwie, tak? To, co powiedziałem wcześniej, powinniśmy dokonywać świadomych wyborów w naszym życiu, Również świadomych wyborów żywieniowych. Idąc do sklepu, powinniśmy wiedzieć, po jakie produkty mamy sięgać, a jakie produkty nie służą naszemu organizmowi, tak? A jeżeli pracujemy na drugim piętrze i tam jest winda, to naszym naturalnym odruchem powinno być wejście po schodach. No tak. Jeżeli mamy. Prace w odległości jednego czy dwóch przystanków, to naszym naturalnym odruchem powinno być przejście na Też. piechotę, a nie czekanie 15 minut. Jeżeli mamy rower, to wsiadamy na rower i jedziemy. I jedziemy. Nie, nie powinniśmy się, powiem tak, katować pod względem fizycznym, bo to niczemu dobremu nie służy. Ale ten taki Fitness, tak, to o czym mm -hmm. Pani Rytor powiedziała na początku, takie dbałość o to, żeby nasz organizm był sprawny. Mm -hmm. Dla mnie najwspanialszym relaksem po pracy, na przykład, ja uwielbiam, jestem nieszczęśliwy. Ja pomiędzy miejscem zamieszkania a domem, mm. znaczy miejscem zamieszkania a pracą mam około 10 kilometrów. Mm -hmm. I, I muszę powiedzieć, dla mnie największą nagrodą w ciągu dnia jest to, jak po całym dniu pracy, z czego często wiele godzin spędzam na sali operacyjnej, jest to, że mogę wsiąść na rower i przejechać do domu. Czuję się wówczas zrelaksowany. Jak tą drogę pokonuję samochodem, to czuję się taki cały, przepraszam, to taki ciężki, przymulony po prostu do niczego. Tak. Natomiast rower, człowiek się dotleni po drodze. Tak. Rozrusza nogi, które są zmęczone, prawda? Od tego stania. Spojrzy na wiele pięknych rzeczy. Teraz tyle zapachów jest wokół nas, tyle roślin tak, kwitnie. To wszystko jest pobudzające, także powinniśmy o tym myśleć, tak? Wybór pomiędzy tym, gdzie, jak spędzić czas. Mhm. Czy może spacer, czy komputer. Dlaczego my dzieci nie widzimy? Na, 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 na... No właśnie. To jest dramat. Ja kilka razy dostałem, nie, nie wiem, czy mogę o tym mówić, że mama mnie biła, że dostałem lanie od mamy. Teraz to chyba byłoby no teraz... bardzo naganne zachowanie. Ale ja kiedyś, dostałem kilka razy lanie od mamy za to, że po szkole zamiast wrócić do domu, to ja poszedłem grać w piłkę. To było normalne nasze zachowanie. Nikt... Z moich kolegów nie szedł po szkole do domu, tylko z tornistów robiliśmy bramkę i graliśmy w piłkę, aż noc zapadła. Prawda? Tak. E, Ganiało się po dziewczynki po skakały tam, tam gumę, grzybka, gumę, tak i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy były. My. Teraz myślę, że tu jest olbrzymia przestrzeń, że powinniśmy w tym kierunku iść. No, Niestety to na pewno nie sprzyja na, nam ludzkości, prawda? Mhm. Te zmiany, które wokół nas, na, nas zaszły. Kiedyś zastanawiałem się, jak będzie wyglądała walka komputerów z, z współczesnym człowiekiem. I muszę powiedzieć, wyobrażałem sobie, że to pójdzie w takim kierunku, że człowiek będzie miał w pełni taką olbrzymią głowę, a dojdzie do zaniku tu korpusu. No bo siedząc przed tym komputerem nie będziemy potrzebowali ani rączek, nóżek, niczego Ale Nie, prawda? Nie, nie, ten korpus nie zanika. Poszło w drugą stronę. Komputery walczą z nami w drugą stronę, muszę powiedzieć, prawda? Rozwój w ogóle technologii, bo to nie tylko komputery. Różnych rzeczy nie trzeba już robić. Mi, na przykład moja żona mi z... mówi krótko, tego ci nigdy nie kupię. Koniec kropka, prawda? <laughs> nie ma dyskusji, nie ma, nie ma zmiłuj się po prostu. I każdy z nas, doskonale. Ja boję się w takich programach mówić, żeby zaraz tutaj przedstawiciele przemysłu spożywczego mi nie napadli, prawda, że robię im <laughs> antyreklamę, Ale wszyscy, proszę Państwa, wiemy, o czym mówię. No, po prostu nie powinniśmy po pewne produkty żywnościowe, tak jeszcze raz mówię, pod warunkiem, że powinniśmy w ogóle je nazywać produktami żywnościowymi, prawda? Oczywiście. Po pewne produkty, które wkładamy do ust, nie powinniśmy w ogóle sięgać, prawda? Zarówno w postaci płynnej, jak i stałej. Żeby nie było wątpliwości, niektóre <laughs> z nich są. To prawda. E, panie profesorze, zatem e, podsumowując, jeśli chorujemy. To szukamy profesjonalnej pomocy. Szukamy lekarza, który nam pomoże i który będzie nas leczył, a nie rozliczał z tego, ile zjedliśmy ogórków, ile zrobiliśmy fikołków, i czy na pewno nie oszukujemy. Szukamy profesjonalisty tak. i leczymy się. Kochamy się oczywiście, ale trzeba się też leczyć. Tak, tak. Myślę, że tak, panie, Tor, dba, dbać o siebie, tak? To mhm. przede wszystkim, jeżeli dochodzi do, do rozwoju choroby, to powinniśmy ją dostrzec, prawda? Powinniśmy szanować chorych, tak szanujemy chorych na raka, tak szanujemy chorych na otyłość. Powinniśmy leczyć chorych na otyłość, a chorzy na otyłość też powinni poddawać się temu leczeniu, nie powinni wypierać choroby, bo to jest no, po prostu, y Tykająca bomba zegarowa. Szkoda zdrowia. Tak. Jeszcze może jedna rzecz. Niech się a propos komentarzy, co tam pewnie zaraz się pokażą. Tak. Co tam tyleś tam nagadał, a ty mam tak. za to płacić jeszcze i coś. Proszę Państwa, to jest tak. Jeżeli nie będziemy leczyli choroby otyłościowej, czyli przyczyny mhm. wielu, wielu innych chorób to będziemy, proszę Państwa, finansowali leczenie powikłań choroby otyłościowej, czyli na przykład cukrzycy typu drugiego, czyli na mm -hmm. przykład naciśnienia tętniczego, czyli na przykład będziemy finansowali wymianę stawów biodrowych, kolanowych tak. itd. Tak tak w związku z czym nie unikniemy tego, a nie ulega najmniejszej wątpliwości, że koszty leczenia przyczyny będą zawsze mniejsze, aniżeli koszty leczenia skutków a dowodem na to jest chociażby finansowanie chirurgii bariatrycznej, dowodem na to jest finansowanie chociażby chirurgii bariatrycznej przez prywatne firmy ubezpieczeniowe działające w krajach o nieco dłuższym okresie demokracji aniżeli nasz, gdzie te firmy nie kierują się tym do, do, szeroko rozumiem dobrem dla chorego, tylko kierują się wszystkim swoim dobrem, czyli finansowym. najlepszym, najleps tak finansowym i policzyli to że lecząc otyłość, nie będą wydawali pieniędzy na leczenie powikłań otyłości. Tak? I dlatego podjęli decyzję o tym na przykład, że opłacają chirurgię bariatryczną prawda? w ramach ubezpieczenia. Tak to działa. Także proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że, że, że ta choroba wymaga leczenia. I życzę wszystkim, żeby, żeby to zostało po prostu zrozumiane. Ja też mam taką nadzieję, że, że nareszcie będzie to traktowane tak, jak powinno być traktowane, czyli jak choroba, a nie defekt kosmetyczny. I dlatego jak Państwo będą komentować, proszę, żebyście się Państwo nad tym dwa razy zastanowili. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, dziękuję Pani Artur.